4 października 2019 roku w Pałacu na Wodzie w Staniszowie odbyła się 12. uroczysta sesja Rady Powiatu Jeleniogórskiego oraz Karkonoskie spotkania turystyczne. W trakcie uroczystej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z rąk starosty Krzysztofa Wiśniewskiego oraz przewodniczącego Eugeniusza Kleśty odebrała tytuł zasłużony dla powiatu jeleniogórskiego. Na podstawie uchwały nr 11 łamane przez 78 łamane przez 2019 z dnia 30 września 2019 roku nadaje pani Marzenie Machałek tytuł zasłużony dla powiatu jeleniogórskiego. Docenienie mojej 13-letniej pracy jako posła i przyznam szczerze, że dla mnie było najważniejsze wspierać mój region. Starałam się to robić, czy to były Kowary i Wyciąg, czy to Szklarska Poręba, Polana Jakuszycka, czy to sprawa stadionów w Karpaczu. To są rzeczy, które uważałam, że to jest ważne dla naszego regionu. Nasz region musi się rozwijać komunikacyjnie, musi mieć dobre drogi, bo to jest najpiękniejszy region w Polsce i zasługuje na rozwój, zasługuje na wsparcie. Pracowitości i zaangażowania w życie powiatu w każdej formie nie można pani minister odmówić. No, myślę, że swoim długoletnim posłowaniem, a teraz pracą w rządzie pokazuje, że na nią zawsze można liczyć. Jest to prawdziwy przyjaciel powiatu. Tematem obrad było również podsumowanie wizyty przedstawicieli powiatu Bamberg w powiecie jeleniogórskim. Jeszcze przed sesją odbyły się panele dotyczące mobilności w regionie oraz rynku pracy. Zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz kształcenie młodzieży równie ważne, bo właśnie kształcenie pod kątem wspólnej wymiany uczniów, praktyk uczniowskich zarówno w Polsce, jak i w Niemczech i ważne myślę dla szkół, które znajdują się w powiecie. Natomiast w mobilności regionu to myślę, że ciekawe rzeczy, które strona niemiecka przedstawiła. Do tej pory wymienialiśmy się przede wszystkim w tematyce w obszarze turystyki. Natomiast w międzyczasie doszła do tego gospodarka i inne obszary tematyczne. Można więc uznać, że nasza współpraca rozwija się. Wiemy, że świat się zmienia, tak? I trzeba nadążyć za pewnymi zmianami. W związku z tym myślę, że są istotne dwa tematy, które z punktu widzenia polskiego, że samorządowego, niemieckiego można widzieć w różny sposób, ale również można się nawzajem od siebie uczyć właśnie tej kwestii, w kwestii rozwiązywania problemów, które nam niesie życie. W trakcie spotkania radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego współpracy pomiędzy powiatem jeleniogórskim i powiatem Bamberg w ramach zawartego porozumienia o partnerstwie i przyjaźni w 2007 roku. Po 12. uroczystej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego w Pałacu na Wodzie wręczone zostały licze rzepy, nagrody starosty jeleniogórskiego, odznaczenia dla osób, przedsięwzięć i instytucji najbardziej zasłużonych dla rozwoju turystyki i naszego regionu. Karkonoskie spotkania turystyczne organizowane są z okazji Światowego Dnia Turystyki. Chcemy w ten sposób docenić wszystkie osoby, które pracują w branży turystycznej. Czujemy się wręcz w obowiązku, aby docenić wszystkie te osoby, które tak ciężko pracują na promocję naszego regionu, obsługując tak liczne rzesze turystów.
Wyróżnienie za najlepszy obiekt hotelarsko-turystyczny trafiło do Zamku Karpniki. Ogromne gratulacje i zapraszamy tutaj do nas o zabranie głosu. Prosimy. Dziękuję w imieniu całej załogi Zamku Karpniki. Niebawem, dokładnie za tydzień, kończymy 5 lat jako hotel. Tym bardziej jest to dla nas miłe wyróżnienie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Marianna Ostrowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach wraz z Grzegorzem Truchanowiczem, pomysłodawcą Festiwalu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych, który w tym roku obchodzi swoje 10-lecie, odebrali Lidz Rzepę w kategorii Najefektywniejsza promocja. Chciałbym z tego miejsca jeszcze podziękować oczywiście dla Stowarzyszenia Senior oraz dla naszej fundacji Dolinę Pałaców i Ogrodu, dla pani Grażyny Kolarzy, którą razem sponiorganizujemy tą imprezę. Serdecznie dziękujemy. Lidz Rzepa za najlepszy produkt turystyczny powędrowała do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Moksial w Szklarskiej Porębie za letni festiwal sztuki Art Square. Czujemy się wzruszone i zaszczycone. Zaszczycone faktem, iż szacowna kapituła dostrzegła niewątpliwy potencjał tego wydarzenia, potencjał i promocyjny, i kulturalny, bowiem to jest promocja poprzez bezpośrednie uczestnictwo w kulturze. To jest niemal 1000 warsztatów, jakie miały miejsce przez 8 lat na Skorze Radiowej Trójki. Warsztatów, które sięgają głęboko do tradycji, do historii i do bogactw naturalnych tego regionu. A ja jestem wyjątkowo wzruszona, dlatego że Art Square to jest takie dziecko ośrodka kultury. Mam mniej więcej tyle samo lat co ośrodek kultury i każdy z pracowników tego ośrodka przyczynił się do tego, że to wydarzenie ma taki charakter. Jednakoż nie byłoby Art Square, gdyby nie Ania Wójcikiewicz, która tutaj koło mnie stoi, koordynator, który całą swoją pasję, cały swój profesjonalizm wkłada w to, żeby Art Square z roku na rok był na jak na najwyższym poziomie i bardzo ci Aniu tego wyróżnienia również gratuluję. Myślę, że nie byłby festiwalu bez energii współdziałania, dlatego też ogromnie dziękuję mieszkańcom i turystom, którzy do nas wracają i nam zaufali i chcą być z nami i z nami działać. A Lidz Rzepa w kategorii promocja regionu trafiła w ręce dyrekcji Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu. Pragnę serdecznie podziękować za tę wyjątkową, prestiżową nagrodę. Szczególnie dziękuję panu Cezaremu Przybyskiemu, marszałkowi województwa dolnośląskiego, który jest organem prowadzącym naszą szkołę. Dziękuję za wszelkie wsparcie. Dziękuję bardzo. Bernard Utrata-Skowar z rąk starosty Jeleniogórskiego odebrał statuetkę za całokształt działalności na rzecz turystyki. Nie byłoby tego wyróżnienia i nie stałbym w tym miejscu, gdyby nie życzliwy stosunek i olbrzymie wsparcie kolejnych burmistrzów. Była także Lidz Rzepa za kreatywność, służąca budowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy przyjaznej turystyce. Przyznana została Edwardowi Dudkowi, wójtowi gminy Jeżów Sudecki. Szanowna i wysoka kapituło, panie starosto, pani minister, pani poseł, pani marszałku i wszyscy uczestnicy tej wspaniałej uroczystości i gali. Jest mi niezmiernie miło, że imiennie zostałem wyróżniony, a ta laudacja, którą wymieniał tutaj właśnie mój kolega mieszkaniec i dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego, wskazywała, że te nagrody z mojej gminy otrzymywali wcześniej właśnie Fundacja Zamku Chudów, Aeroklub Jeleniogórski, Regionalne Centrum Modelarskie. W ubiegłym roku dzięki pani staroście również i sołectwo Krośnica, więc w każdej edycji jest gmina Jeleniogórski Sudecki zauważalna. Nagrodę specjalną za wkład pracy na rzecz regionu jeleniogórskiego odebrała dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Ochrona przyrody we współczesnym świecie jest wielkim wyzwaniem, nie tylko dla jednostek administracyjnych, ale myślę, że dla nas wszystkich, mieszkańców tego pięknego regionu. W związku z tym, z tego miejsca bardzo serdecznie chciałabym
podziękować za dotychczasową współpracę w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju w tym pięknym regionie jeleniogórskim. I jeszcze raz w imieniu Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych bardzo serdecznie dziękuję za nagrodę i przyrodę. Podczas dzisiejszego wieczoru mógłbym rozdać kilkadziesiąt takich nagród, jak nie kilkaset, bo przecież to tysiące ludzi zaangażowanych w turystykę. Oczywiście wszystkich nie da się nagrodzić, ale za pośrednictwem Państwa mediów chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim z branży turystycznej, około turystycznej za tą pracę, którą Państwo wnosicie każdej doby, bo praca w turystyce nie kończy się po 8 godzinach. Wieczór uświetnił występ zespołu Szyszak.